Po pierwsze, z pogotowiem nikt nie konsultował planu ratunkowego dla autostrady i to jest ten mankament, gdzie w tym planie są nieaktualne dane, więc jak ktoś chce skorzystać z tego planu, niestety nie skorzysta, bo od 2 lat zmieniła się sytuacja w ratownictwie, są inne rejony operacyjne, podawane jest Krapkowice, jakaś wojewódzka stacja w Opolu, to wszystko jest i telefony nieaktualne. A sprawa, jeżeli chodzi o bramki, ona jest aktualna i ona będzie aktualna, dopóki ktoś nie zrobi specjalnego pasa awaryjnego, gdzie karetki czy samochody specjalne będą mogły przejechać. Wczoraj karetka nasza jechała do Sosnowca, na autostradzie około 2 minut czekali na przejazd. Niestety kolejka, nie szło się przedostać i wydłuża czas przejazdu. Więc ja wydałem polecenie wszystkim służbom ratowniczym, teraz pogotowia ratunkowego, żeby odnotowywały w kartach wyjazdu, w kartach zleceń opóźnienia dotarcia do chorego, do poszkodowanego na autostradzie i w przypadku, gdy te czasy będą długie, będziemy zawiadamiać prokuraturę, a reszta to już nie do nas należy.